Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Assassin's Creed Origins. O, sorry koledzy, tak, no, stali na drodze i tak wyszło. Dzisiaj bez żadnej kombinacji przenosimy się już naprawdę do misji głównej, a żeby było dość ciekawie, a może i bardzo ciekawie, na zupełnie nowe, nieznane nam tereny. Może pokażę mapę, ponieważ prezentują one się naprawdę wyjątkowo dziwnie, no ale. Tutaj taka typowa Wenecja nas czeka w takim razie, więc zobaczymy. Z Kleopatrą pogadamy, dawno się z nią nie widzieliśmy, no i prawdopodobnie powinniśmy dostać namiary, tak, może jakiś telefon albo coś, no niekoniecznie do Kleo, bo z nią noce źle się kończą, ale na nasze kolejne dwa cele, jeżeli dobrze zrozumiałem. Coś ci kolego skrzypi na tej łodzi. No dobra. Ło! Kolizja! Nie mamy... Prawie Titanic z nas się tutaj zrobił. Nie mamy dzisiaj szczęścia do tych zwierząt na wodzie. Tak mówiłem, tutaj też jakieś takie... Przeszukaj. W międzyczasie i płyniemy dalej. Coś ty znalazł. Chyba wpadliśmy na coś wcześniej. Dobra, przesiadka, bo... Już bolą od tego pływania. Może ta druga łódź, tak, takie szybkie przejście. O, cześć gwardzisto. Tak przynajmniej byli tu nazwani. I jesteśmy na miejscu. W gruncie rzeczy, jakby się uprzeć, to szybka podróż, jeżeli dobrze widzę, już powinna zadziałać, ale poznajmy miasto od każdej strony. Chodź, czekaj, chodź. To żartownie się nam znalazł, kompan. Dobrze. Zobaczymy, jak przebiegnie 3 kilometry, czy będzie mu tak do śmiechu. O, ty! Ale ty nie żartuj, to tylko schody. A w sumie to nawet ich nie ma. Takie to zawrotki. Tak. O, a przed nami jeszcze jedna wielka woda. Pożyczy ktoś? Niekoniecznie. Mówiłem, że będzie to naprawdę zabawna miejscowość pod tym względem, żeby się do niej dostać, no ale. Warto by było od razu sobie punkt szybkiej podróży gdzieś tam na miejscu odpalić. Ale to przed nami. Mam pomysł, jak to zrobimy. Bach! I... No prawie, wyszło. Cześć dziewczyno. O, Kleopatra się całkiem nieźle urządziła, trochę jej pomogliśmy. I proszę, jak to jej się teraz żyje dobrze. Look who has returned. Bajak of Siwa. Perfect that you have met us in Heraklion, city of wine, women. Whatever a magi like you desires and deserves. Ah, to the queen. Bayek, you arrive at an opportune time. Cleopatra, I'm still looking for the men who killed my son. The order is neutralized. Was my hunt for me or for you? I have two more names. The order can't be... And how many more names after that? As many as it takes. I wish to bring my son to the afterlife where he belongs, not... Ah! I like you, Cleopatra. But the royal matters that seduced my wife do not sway me so. What does the badge mean to you? Have you forgotten? This badge means more to you than it does to me. This is not one man we are fighting. Nothing ends simply. Aya has understood that you have a new reality. I am your pharaoh. You are Magi to all of Egypt. Follow me. We have a gift. Kurczę, ja dopiero co miecz udoskonaliłem. Speaking of Magi, any news of Aya? Aya is still defending the seas. We are expecting Pompey and his fleet any day. To unite against the Order and change the land. I did see a lot on my hunt that sickened me.
Our land is being oppressed greatly. I realize we cannot let the Order rise again. Yes, Bayek. The two new names, the Jekyll and the Scorpion, are within my brother's inner circle. We believe they are the ones behind the attempt on my life. An attempt on your life? By your brother's Philakes? Hard to tell. A Gabiniani, one of Septimius' warriors. They form a militia 2,000 strong. I had hoped to ally with them. With Septimius? The Roman lug. He leads them. Yes, the dreamer who posits himself as truly Egyptian, and yet sends a man to murder me. Not very Egyptian, if you ask me. Aya feels he is working for the Order, and has a proxy here named Venator. Perhaps he is the masked one that forced my son's death upon me. Votuo! Just kill me already, you cowards! Oh! Here is your gift. He's in the Order of Ancients, like Septimius. We found him snooping around the villa. We think he knows who killed your son. My brother Septimius killed your son, and I don't give a shit! Shit-giving is my job. I just fucked those twins up, Venator! Enough for you. I will press him for more information. I suggest you visit the brothel in town. Yes. Go dig through this Dionysian town and unearth the plot against us. Septimius is in town. His main Philakes is a man named Venator. We heard rumors he's lurking around the brothel. Tom uciekł. To brzmi jak sporo obróbki. Zbadaj. This is suspicious. To jest właśnie to, co mówiłem. Misja społecznościowa. Moglibyśmy pomścić kolegę, ale... Look. It is the Magi. Gdyby to nie była wyprawa do domu uciech, może bym przemyślał, a tak... Czas na nas. Tym bardziej, że to wszystko tak niedaleko. Już słyszę muzykę i już... Dobra. Jasna jak na te tereny. Kurczę, i po co ja się tutaj zatrzymałem? Cześć, dziewczyny. A tu jesteś. Dobra. Moment, ja bym chyba jednak zobaczył, co się dzieje na górze. Niestety magia tego miejsca odbywa się gdzieś za zamkniętymi drzwiami. No dobrze. Wait. You're not with the Gabinianis, are you? No, I am not. I am a Magi. Whoa. Magis used to come here all the time, but not recently. Who do you work for then? Cleopatra. I heard she was in town. Well, a Magi working for his pharaoh. You must have gold to burn. I would like to speak with your legendary twins. Speaking is what you call it. I suppose we all have our thing. The twins are going to cost you if you want to speak or anything else with them, Magi. O, koleżanko, ile mów. Make yourself comfortable upstairs. The twins will come for you. They had a rough night yesterday, so don't speak too hard with them, Cena nie gra roli. Po to zbieraliśmy tyle. You wanted to speak to us? I'm looking for a Gabiniani named Venator. Shh! Do not say that name! He's a naked Iadet. I won't hold my tongue for that monster. Everyone is scared of him, but you should kill him. He's staying at the top of the square. You won't be staying anywhere ever again. Ech, to taka rozmowa. No cóż, no zapłaciliśmy za to, kolego. Lecimy w takim razie skrótem. O, znam bardzo dobrze tę trasę. To tak, wspomniałem, wszystko tu zamknięte. Bez szaleństw, ale...
Może to dopiero przed nami jakieś nagrody. Skok prosto na asasyna. Boję się tego, co możemy tu zobaczyć. By Anubis, this place has been busy. Venator does not work alone. This place smells like a swamp. Broken dishes. It reeks of foul play. Blood on the walls. This Venator is sick. What have you and your men been up to? No to zaczynamy. Target practice on Cleopatra. Venator is training his Gabinianis for an assassination. My tam nie wejdziemy, tak? Znów to samo. Ech. Dobrze, że to nie jest takie jakieś specjalnie ruchliwe. Co z tym listem? I wyłączyli nam list. No dobrze, gdzieś w czasie obróbki będzie okazja, że to zatrzymać. Seems Venator wants his men to mix well. Wine casks. This doesn't smell like wine, though. Oil in wine casks. Enough oil to burn down the whole city. My gods. A crafty plan. One of the men is posing as a woman. Must be to infiltrate the palace. Posing as wine merchants, they will dock and set a fire to cause a panic. With an archer ready to pick off the queen in the confusion, somewhere high. Venator, more than just one of Septimius' dogs. You have your own puppets within the order. I have to find them before they strike. Cała ekipa, widzę, przygotowana. Podziwiam... Aha. Rzeczywiście cała ekipa. Podziwiam naszego kolegę, że... No w gruncie rzeczy to... Bardzo dobrze łączy fakty. Sam bym na to pewnie lepiej nie wpadł. No ale dobra. Cele namierzone. Szkoda, że to... A może i dobrze, że 31 poziom, ponieważ nie będzie z nimi tak lekko wcale, żeby zdjąć na strzał. Chociaż może, jak on nie ma żadnej osłony... Niech jeszcze ktoś... A, latarnik. Zakładam, że latarnik siedzi... No właśnie, w latarni. Rozmawia. Już niedługo. W sumie moglibyśmy tam wejść, sobie odblokować punkt szybkiej podróży, no a... O! Skupić się nie mogę, tak. Idziemy dalej, bo tutaj to nic nie postrzelamy. Szkoda, że ten niżej nie był latarnikiem. O, wyszedł idealnie. To my byśmy musieli wejść na dach. Myślę, że odblokujemy sobie przy okazji punkt szybkiej podróży, no ale... Kolego, tego niżej by było łatwiej ściągnąć, ale ten wyżej... Jakby się tak nie ruszał... Ach... Dobra, zrobimy to tak, jak tu wróci, mniej więcej to była ta... Jakie to chodliwe! Łobuz, ustawimy się na główkę na raz. Okej, okay, to będzie to... Ty tym łukiem nie machaj! No dobra, może niżej się... Jest jakiś taki odporny na te strzały, zaraz sprawdzimy tutaj, kolegę, niżej. Pokaż, czy... No i takie mu to wejdzie w głowę. Chodź. Dobra, wejdziemy tam do niego, tak. Już wcześniej zlikwidowałem problemy na dole, żeby to za długo nie trwało. Odblokujemy sobie punkt szybkiej podróży przynajmniej. Już kończymy zabawę w garbatę. Tutaj. No cóż, nie udało się go inaczej. Kleopatro? Nie, Kleopatro nie. Mam nadzieję, że więcej straży nie ma. Buzie, tyle co nam tutaj krwi napsułeś. Chodź.
No ile można... Ile można się męczyć? Co, skok wiary do wody? Jestem za. Dobrze, że głęboko. Dobrze, że głęboko. No to wracamy. Tyle chociaż. A to nie był latarnik? Być może łucznik. Znajdźcie, zabij latarnika. No dobra. Najgorzej, że ten tutaj chyba chodził z największą obstawą z tych wszystkich. Chociaż jeżeli nie miałby tarczy, to wygląda na to, że nasz łuk jeszcze daje radę. Słabo, bo słabo, ale jeżeli wejdzie het, to czemu by nie? Jak zbierzemy trochę pieniędzy za tę misję, może nam ktoś w końcu zapłaci, to sobie go ulepszymy. No. Poziom, który nie przyniesie nam wstydu. Dobra, cześć. I wracamy, przynajmniej nie jest daleko. W końcu asasyn. Jak to dobrze, że z łukiem może biegać. Nie wyobrażam sobie asasyna bez łuku, no. Aya, my love. Bayek. Aha, you smell of the sea. The high seas have taken me for some time, but now I'm yours. O, dobra, zmiana planu. Tak. Bomba. To, co mamy rozwinięte akurat bardzo dobrze. Myślę, że się zda na nich. A ja ty... Ja wiem, że ty jesteś gorąca dziewczyna, ale odpuść sobie te. O. Tak, warto było rozwijać tę umiejętność, jeżeli chodzi o wszelkie bronie specjalne, bo tak jak widać, teraz ich skuteczność jest wyjątkowo dobra. Nie mówiąc już o naszym ucznictwie tutaj, chodź. A chciałem go dobić. Dobra, to sobie podnieś. Tak to się robi. O! Wentator? Your queen is an unworthy bitch. That is no way to talk about a goddess. If you are a guardian of Egypt, the country will surely be dead in moments. Dobra, jeżeli chodzi o ogień, to kolega jest wyjątkowo odporny na nasze tutaj ogniste zaloty. Wow! I też ma... Dobra, Bajek! Odskakuj! Do wody! Do wody! Czym szybciej! No niestety nie jesteśmy jedyni z tak pomysłowym atakiem. Wentator, kurczę, trafił swój na swego. No niestety, a dlaczego ja z podwójnym ostrzem ty biegasz, Bajek? Bez... Ty, kobiety, to ty zostaw. Straciliśmy najlepszy łuk. A to też na niewielkie robi wrażenie. Zobaczymy, co się stanie, jak wejdziemy do góry. Chodź tutaj, Wentator. Tylko szkoda, że wytraci... O, dostrzelił. Siut, siut, ale przynajmniej strzała nasza płonie. Keep talking. You'll soon find yourself without a head. Did you stop by the broth and see my handiwork? Nie tam. Your intimidation is sad. Come, let me give your car a break. You fool to all. You think you can change any of our plans? You will soon be dead. That is change enough for me. Death to Cleo! We are the Gabanianis and Egypt is ours! Hurrah! My warriors were thwarted, but I shall not be. Let this queen die. The only dignity she has left is death. If death requires dignity, then allow me to decorate you, for you are the most decorated official. Że ja niby mieczem nie potrafię? Masz, kolego, i tak to się robi. Dobra. Oj, do... Bardziej nam przeszkadzają niż pomagają, ale całkiem nieźle go blokują, żeby nie podszedł do nas. Chodź, kolego, musimy jednak mieć tu otwartą przestrzeń na strzał. Nie, bo my chcemy go zabić. Co by nie było jednak. Było bardzo miło, panowie, ale to... No, raz jeszcze.
No i to jest to, że nawet się nie możemy przedrzeć do niego. On jest nasz! On jest nasz! Otóż to. Save a place in the Duat for your brother Septimius. Hey, old man. Oh, are you injured? Just a flesh wound. I am fine. Nothing hurts anymore. My mind is a riot. All I have is that I am pushed further. One more attempt to snuff me out. My queen. Rest and remember. I do not need rest. This civil war is no closer to ending. I need a fucking throne. My throne rots in the hands of my brother. Instruct Foxidus to prepare ship. We head to meet Pompey. My last resort. You two go ahead and tell him we're coming. Yes, my queen. Bayek, if we don't get to Pompey first, Septimius might. Nie no, ja to... O, miejsce lądowania... I have been praying so often. My priest said I should relax. We will get through this. Apollodoros is coming. Appears those Gabinianis left us a feluca. Kind of them. No, to chodź, ma droga. Tym razem my płyniemy. Do Pompejusza powiadasz, tak? Lądowanie. No zobaczymy, jak wyląduje. Oby nie jak killer. Septimius is the shit-eater. He is the man we must escort to the Devourer. And of Potinus? He will be more fodder for the Devourer. And then we return home. We will only return home with Cleopatra in our company, to show the Sea Ones what has changed, what we have changed. How are things on your trireme? Great. Foxidas has entrusted me with... Why don't we take each other here? In this reed boat. Take advantage of these rare moments between us. Before your new job steals you away as savior of all Egypt. You make jokes, but it is not funny. It is greatness I am after. This country is at civil war, one simply cannot deny it. Everywhere is misery. I love you, Aya. And we are Magi. We do serve and protect, but we work alone. I share your hatred for Ptolemy. But remember, Cleopatra is a Ptolemy. She is the better of two evils. We must serve greatness. What greatness do we serve now? We are parents. We were parents. I love you, Bayek of Siwa. But what are you of now? No tak, wygodna. Co będziesz ła? Dokąd zmierzamy? Do Pompejusza na ten moment. Jak pyta, to... Podałoby odpowiedzieć. No nie wiem, czy tam będzie... Chyba będzie taki kanał, żeby przypłynąć. Ech. No nie byłem przygotowany. Widzisz, i tak chyba będziemy musieli wysiąść. Pokombinujesz. Uwaga na... O, tych nie lubimy. O! Chodź, chodź, a ja... No tak. Przynajmniej... Nie plan... 32 poziom! O, o! O, o! Nieplanowana wysiadka, ale to przynajmniej może nie będzie szła do łodzi. Zasłona dymna to chyba ze stresu. Idziemy, tak. Da się, no. Spoko, temu odpuść. Zawsze na odwrót. Jest okazja zebrać skórę. Death hangs in the air. The stench is great. We're getting familiar with rotten flesh. Are those bodies? Gods. The Nile will run red for many moons. Osiris will be busy. These are Romans. None of Ptolemy's naked ear debts? No. An unceremonious removal. Looks like we missed the boat. Pompejusz? Over here. A. No tak. Czyli gdzie? Mhm. Pompejusz? Septimius has beat us. Funny how all great men are reduced to food for maggots.
This is a cemetery for our ambitions. No. No, it can't be. Where is Caesar? He has arrived in Alexandria. He is heavily guarded, so there's... Bring me to him. I will get to Caesar if I have to drag myself through the sewers of the palace. No cóż, a więc w następnym odcinku wybieramy się do Cezara. Przypuszczam, że też w ramach misji AI, więc bardzo możliwe, że znów sobie popływamy. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!